Naszym gościem jest dzisiaj senator Jan Maria Jackowski, wiceszef Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Dobry wieczór, panie senatorze. Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu. Panie senatorze, był pan jedynym parlamentarzystą PiS, który głosował przeciwko Lex TVN. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli są wątpliwości do 35 artykułu ustawy o radiofonii i telewizji, która precyzuje udział kapitału obcego w przedsięwzięciach audiowizualnych w Polsce, to uważałem, że można było taką ustawę przygotować w sposób prawidłowy, to znaczy wpierw dokonać analiz, następnie spotkać się z zainteresowanymi stronami, z uczestnikami rynku medialnego w Polsce, a później ewentualnie proponować ustawę i wtedy nie byłoby tego, co zostało odebrane w ten sposób procedowanej ustawy jako działanie o charakterze konfrontacyjnym i to wywołało emocje. Tu sytuacja nie jest taka. Czyli nie chodziło o wolność słowa, o wolność mediów, tylko chodziło o tryb uchwalania tej ustawy. No tak? Między innymi. Poza tym tu nie jest taka sytuacja zero-jedynkowa, bo faktycznie zwolennicy tej ustawy twierdzą, że no powiedzmy Discovery, które ma de facto, jest właścicielem TVN-u, no jest spoza europejskiego obszaru gospodarczego i w zasadzie nie powinno w tej strukturze właścicielskiej otrzymać koncesji. No ale z drugiej strony Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w 2015 roku nie zwracała uwagi na ten problem, nie dyskutowano go. Co więcej, Discovery kupując stację TVN od poprzedniego właściciela zastrzegło sobie cały szereg różnych klauzul, które zabezpieczają interesy tej potężnej firmy amerykańskiej. Więc tutaj sprawa związana z powiedzmy z ewentualnymi odszkodowaniami, z ewentualnymi tego typu działaniami, no będzie na pewno eskalowało olbrzymie napięcie. No i poza tym, no to jest też kwestia taka, że zostało to odebrane w Stanach Zjednoczonych jako uderzenie no, w kapitał amerykański. Amerykanie są naszym sojusznikiem i z tego punktu widzenia również na tę ustawę trzeba patrzeć. Czyli powtórzę, nie chodzi w tym przypadku według pana senatora o wolność słowa, o wolność mediów, ale o właśnie sprawy proceduralne, o sprawy tego, jak będziemy postrzegani w świecie i tak dalej, tak? To między innymi oczywiście wolność słowa. Jeżeli byśmy hipotetycznie założyli, że wchodzi ta ustawa w życie, zmienia się właściciel i nazwijmy to na to właściciel, no nadaje taki kształt tej stacji, nazwijmy to prorządowy. Tak jak powiedział pan poseł PiS. Tak, no ale wtedy ta stacja by przynajmniej 2/3 widowni od tej stacji odpadło i w związku z powyższym to z punktu widzenia biznesowego by się nie opłacało, więc ja oczywiście rozumiem te obawy o wolność słowa, ale też jako osoba, która od lat się zajmuje rynkiem medialnym w Polsce, jako dziennikarz z ponad 40-letnim doświadczeniem i jako parlamentarzysta, który zasiada w Komisji Kultury i Środków Przekazu i w Sejmie i w Senacie. W związku z powyższym też wiem, jakie są prawa rynkowe. I proszę zauważyć, że te wszystkie uwagi pod adresem telewizji TVN, przecież TVN się zmienił na przestrzeni swoich 20 kilku lat działalności, czy powiedzmy, zanim zostali Amerykanie właścicielami tej stacji, czy zupełnie inny był kierunek, nazwijmy to ideowy, programowy tej stacji? Nie. Ona pozostaje taka sama. Ona, można powiedzieć, pozostaje niezmienna. Ale czy kierunek ideowy w ogóle powinien być brany pod uwagę w rozstrzygnięciach dotyczących tego, czy ktoś powinien dostać koncesję na nadawanie w Polsce? Czy nie? Ja mówię o tym, jak jest oceniana i o tych opiniach, które się pojawiają wśród niektórych polityków no, związanych z szeroko rozumianym obozem rządzącym, no to są zarzuty takie właśnie tego typu, więc ja jakby polemizując z tymi zarzutami pokazuję, że TVN jest dosyć stabilny w tym swoim sposobie oglądu świata, przedstawiania rzeczywistości i tak dalej. Ja oczywiście też mam krytyczne uwagi, zresztą nie tylko do TVN-u, do różnych mediów. Ale to jest chyba naturalne, że politycy mają krytyczne uwagi tak, do mediów. Ale mają krytyczne, ale ja nie wypowiadam ich publicznie, nie recenzuję mediów publicznie i uważam, że sprawny polityk powinien sobie dawać radę w różnych mediach i tych, które są, nazwijmy to, bardziej życzliwe w stosunku do obozu politycznego, z którym jest związany i te, które są bardziej krytyczne do tego obozu. Panie senatorze, czy pan uważa, że Jarosław Kaczyński jest pewny, że prezydent podpisze tą ustawę? Tego nie wiem. Spekulacje w tej chwili, takie domniemania trwają. Myślę, że najwięcej na tym zarobią bukmacherzy, bo pewnie można to obstawiać. Nie znam się na tym, ale przypuszczam, że tak jest. To, co się dzieje w tej chwili, to przy okazji całej tej sytuacji zostały odniesione dwa efekty. Po pierwsze, gigantyczna promocja stacji TVN, a po drugie, nawet przeciwnicy tej stacji jednak uważają, że w imię obrony słowa trzeba tutaj dać spokój TVN-owi i ociepla się wizerunek TVN-u. I proszę zauważyć, co się dzieje socjotechnicznie i jak, nie wiem, czy to był zamierzony efekt. Czyli efekt jest odwrotny do oczekiwanego przez Jarosława Kaczyńskiego. W pewnym sensie socjotechnicznie tak jest, ale to jest naturalny mechanizm w takich sytuacjach, więc jeżeli się podejmuje działanie, to trzeba też brać pod uwagę i tego typu okoliczności. A czy PiS będzie podejmował później jeszcze kolejne działania zmierzające do ograniczenia swobody mediów, do tego, żeby no właśnie utrudnić nam pracę, jak pan senator przewiduje? Nie wiem. Ja o tej ustawie, o Lex TVN, tak zwanej Lex TVN, dowiedziałem się z mediów. To nie jest tak, że wiedziałem wcześniej, że ona była złożona przez grupę posłów. Ale mówi pan w lipcu, kiedy została tak złożona po raz pierwszy. Czy będą inne działania? Nie wiem. Teraz w każdym razie proszę zauważyć, co się dzieje też na rynku medialnym. No, jeżeli TVN będzie miał, nazwijmy to jakieś, choć ja przewiduję, że to nie będzie aż taka prosta sprawa, no ale załóżmy, że jakieś nastąpiłyby zmiany dotyczące TVN-u, to są inni ważni uczestnicy rynku audiowizualnego w Polsce, którzy z tego i są komercyjnymi nadawcami, którzy z tego tytułu odniosą sukces rynkowy. Także tu też proszę zauważyć, że życie nie znosi pustki. Jest pewien tort medialny, nazwijmy to. Różni silni nadawcy mają poszczególne fragmenty tego tortu i jeżeli jakiś gracz czy wypadłby, czy zmieniłby swoje ułożenie w ramach tego tortu, no to siłą rzeczy nastąpiłyby i zmiany po stronie innych uczestników rynku. Także tu też trzeba to wszystko o tym patrzeć na całość. Zostawiając ten temat, czy PiS wbrew wewnętrznej frakcji antyszczepionkowców przyjmie ustawę, która pozwala pracodawcom na sprawdzanie zaświadczeń o szczepieniach i paszportu, testów na COVID? No, 5 stycznia, jak wiemy, będzie wysłuchanie publiczne. To jest taka instytucja, że wszystkie zainteresowane strony mogą się zgłosić i uczestniczyć w takim procesie. No więc na pewno będą pracodawcy, przypuszczam, że będą też przedstawiciele związków zawodowych, różnych podmiotów gospodarczych, też przedstawiciele pewnie... Tak, ale panie senatorze, chodzi o wolę samego PiS-u. Czy PiS jest zdecydowany, żeby przypuszczam, że ta ustawa w obecnej formie przez jednych będzie krytykowana, będzie krytykowana z dwóch stron. Zarówno tych, którzy są zwolennikami zaostrzenia tych przepisów sanitarnych, jak i tych, którzy uważają, że to zagraża wolności obywatelskim. I przypuszczam, że z tego wysłuchania w sumie niewiele będzie wynikało, natomiast przypuszczam, że na posiedzeniu 12 stycznia ta ustawa zostanie przegłosowana i nawet jeżeli będzie grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie poprą w tym kształcie tej ustawy, to i tak ta ustawa przejdzie, ponieważ przy deklaracji części opozycji, że będzie popierała tę ustawę, ta ustawa przejdzie, ona trafi do Senatu. Nie będą z tego zadowoleni antyszczepionkowcy wewnątrz pisowcy. No na pewno to będzie wywoływało dyskusję, tym bardziej, że widzimy z doświadczeń Zachodu, że im więcej jest społeczeństw wyszczepionych, to nie oznacza, że się kończy COVID, prawda? Także widzimy, że tutaj działania antykowidowe trzeba prowadzić na bardzo różnych piętrach, a nie sprowadzać wszystko tylko do dogmatu szczepionki, bo szczepionka jest ważna, ale sama szczepionka nie rozwiązuje problemu i to już wiemy. W tej chwili musimy pożegnać się z słuchaczami Radia RMF, ale nie kończymy jeszcze naszej rozmowy. Kontynuujemy ją w internetowym radiu RMF24 i na portalu rmf24.pl, a że za kilka dni święta, więc troszeczkę będziemy rozmawiać o kuchni politycznej i o diecie. Zapraszam. Panie senatorze, czy koledzy w PiS złoszczą się, że muszą brać na siebie winę, czy świecić oczami za posła i ministra Mejzę? To na pewno jest grupa koleżanek i kolegów, którzy mają z tego tytułu ogromny dyskomfort, tym bardziej, że przecież nasze środowisko wygrało wybory w 2019 roku pod hasłem odnowy moralnej w życiu politycznym. Zero nepotyzmu, zero kolesiostwa, no zero jakichś niejasnych... W ten sposób powstawał PiS, prawda? W 2001 roku właśnie na tych PiS hasłach. Na tych hasłach i to było konsekwentnie głoszone. I co więcej, i ta zasada była w zasadzie stosowana, no bo jeżeli się pojawiały nieprawidłowości, reakcja kierownictwa była w zasadzie natychmiastowa. I tutaj wiele przykładów... W pierwszych latach. No, mówię o pierwszych latach. Natomiast tu mamy do czynienia z sytuacją, kiedy no, są bardzo poważne wątpliwości. Dziwnym trafem służby nie są w stanie oddać odpowiedzi. Kierownictwo mówi, że czeka na jakiś raport, na jakieś dochodzenie, które wyjaśni sprawdzenie pana ministra. Chociaż takie działania powinny być dokonane przed nominacją. No, ale już mijają tygodnie, a tego sprawdzenia nie ma. No nie jest to aż tak skomplikowana materia. To nie jest, nie wiem, to nie są jakieś bardzo skomplikowane sprawy. No dla profesjonalnych służb to jest naprawdę wystarczające. No więc co się zmieniło od tego czasu, o którym pan mówił, kiedy takie sprawy załatwiano bardzo szybko, że dzisiaj tego PiS nie potrafi zrobić? No zmieniło się przede wszystkim to, jak sądzę, że zmieniła się perspektywa kierownictwa, które nie ma zapasu głosów. I tak naprawdę brutalną prawdą jest to, że aby zrozumieć tę sytuację z panem ministrem Mejzą, no to trzeba właśnie odnieść się do arytmetyki sejmowej, czyli do liczby posłów, które popierają obóz rządzący. I widać wyraźnie, nawet z tym Lex TVN, o którym w pierwszej części rozmawialiśmy, że to głosowanie no, było przeprowadzone w momencie, kiedy ten głos pana ministra Mejzy był jeszcze, że tak powiem, po stronie obozu rządzącego, bo teraz słyszymy, że dostał urlop od dnia dzisiejszego. Notabene trochę to śmieszne na 4 dni do Wigilii, chociaż nie ma posiedzenia Sejmu. Ale urlop w Sejmie, tak? Bo wcześniej już mówił o tym, że też składa wniosek o urlop w ministerstwie. No rozumiem, że w ministerstwie no, pewnie jest, no zawiesił się, więc pewnie nie uczestniczy w pracach kolegium ministerstwa. Natomiast w Sejmie dzisiaj pani marszałek Gosiewska ogłosiła, że ten urlop otrzymał, tak? Ale też na 4 dni. Chociaż no, w tym czasie, no, o ile mi wiadomo, no, może jest jakaś komisja sejmowa, ale generalnie in pleno Sejm nie będzie obradował i też jeżeli chodzi o jego aktywność w okręgu poselskim, załóżmy, że byłby aktywny, to też jest to czas przedświąteczny i takiej aktywności zbyt wiele też nie ma. Także no, to wszystko wskazuje na to, że tutaj to jest podporządkowane utrzymaniu większości. A czy to, że z 10 ludzi Adama Bielana, współpracowników Adama Bielana, połowa dostała fotele ministrów, wiceministrów, nie budzi sprzeciwu w tak zwanym zakonie PC wśród starych działaczy Prawa i Sprawiedliwości? Nie jest to jakoś demoralizujące? No, jest takie powiedzenie, że jak chcesz zostać sekretarzem stanu, najlepiej wyjdź z PiS-u i wróć do PiS-u i wtedy zostaniesz sekretarzem stanu, tak? Oczywiście to ja mówię w formie bardzo gorzkiej, tak? Bo dla bardzo wielu takich terenowych działaczy Prawa i Sprawiedliwości, posłów i posłanek, którzy ciężko pracują w swoich okręgach, biorą na klatę te wszystkie krytyki, które spotyka obóz rządzący za różne rzeczy, wyjaśniają swoim wyborcom i opinii publicznej, cały czas są w drodze i po prostu robią to ze względów ideowych, uważają, że w ten sposób przyczyniają się dla dobra Polski i są szczerzy w tym, to znaczy to nie jest... No, to może być sytuacja rzeczywiście wyjątkowo niekomfortowa, że pojawiają się osoby, które, no, że tak powiem, podchodzą dosyć merkantylnie do działalności politycznej. Przynajmniej tak to jest ocenione. I też nie mając jakichś większych zasług ani dla partii, ani dla ojczyzny. No więc właśnie i z tego punktu widzenia to niewątpliwie wywołuje niezadowolenie, aczkolwiek może ono nie jest tak artykułowane medialnie, ale w wewnętrznych dyskusjach mogę pani powiedzieć, że owszem, takie głosy się pojawiają. Mówił pan swego czasu, że jest głęboki rozdźwięk między właśnie tym środowiskiem Adama Bielana a Jarosławem Kaczyńskim, że jest tam jakiś spór pomiędzy nimi. Na czym on miałby polegać? No, to jest kwestia rozwiązania sprawy pana ministra Mejzy. Czyli to tylko wyłącznie sprawy personalne, tak? Nie dotyczy to Ten konflikt nie polega na tym, że są diametralne różnice zdań co do, przynajmniej tak to odbieram, diametralne różnice zdań co do kierunków politycznych, chociaż różnice zdania oczywiście mogą występować, ale problem polega na tym, że środowisko republikanów jest bardzo zwarte i bardzo solidarne w obronie swoich pozycji. Jest środowiskiem stosunkowo niewielkim w stosunku do PiS-u, jest to naturalne i też jest głęboko nieufne w stosunku do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, bo proszę zauważyć, że przecież kilka tygodni temu była sytuacja, że ogłoszono, że jakiegoś głosowania nie będzie, bo maszyny się podobno zepsuły. Dopiero jak się pojawił wywiad pana prezesa Kaczyńskiego, w którym zadeklarował, że pan Bortniczuk zostanie ministrem sportu, a pan Mejza wiceministrem, to nagle się okazało, że maszyny zaczęły już prawidłowo działać i zostało to uwzględnione. Głosowanie mogło się odbyć. To pokazuje pewien głęboki poziom nieufności i problem moim zdaniem, już mówię szerzej, ja już nie wchodzę w relacje między republikanami a PiS-em, polega na tym, że w obozie Zjednoczonej Prawicy, i to było źródło moim zdaniem konfliktów z panem premierem Gowinem swego czasu i innych konfliktów, brak jest dialogu i kultury dialogu i poszanowania i zrozumienia tego, że ktoś może mieć w jakiejś sprawie inny pogląd. A jeżeli ma inny pogląd, to należy dyskutować i spróbować wypracować jakąś wspólną formułę. Dlatego, że taki sposób zarządzania, że albo jest jedyna linia i kto ma inne zdanie, ten wypada, byłoby możliwe teoretycznie, ale tylko w modelu, gdyby był duży zapas głosów, tak? W momencie, w którym te wybory zostały wygrane ledwie, znaczy do samodzielnej większości, bo zostały to niewątpliwy sukces, ale mówię o wyborach z 2019, że było 235 posłów Prawa i Sprawiedliwości i wtedy Jarosław Kaczyński powiedział pamiętne słowa: zasługiwaliśmy na więcej. Ja wtedy w ten wieczór wyborczy sformułowałem też taki komunikat, który się gdzieś tam w mediach pojawił. Skończył się komfort rządzenia. To było jasne. Tym bardziej, żeśmy w Senacie nie uzyskali większości, że sytuacja jest zupełnie inna. I te metody zarządzania obozem Zjednoczonej Prawicy, które do tej pory się sprawdzały, przynosiły efekty polityczne. Czyli twarde tupnięcie nogą i powiedzenie mamy głosować. W tej sytuacji należało to zmodyfikować. Czy to zrobiono? To pytanie jest otwarte, bo to jest właśnie źródło tych różnych napięć, które się obecnie pojawiają. Z maili ministra Dworczyka wynika, że napięcia są także w samym PiS-ie. Czy to, co tam wychodzi z tych maili, o czym pisze pan minister Dworczyk, o czym pisze pan premier Morawiecki, niszczy też wzajemne zaufanie w obozie Zjednoczonej Prawicy? Po pierwsze, tych maili nikt nie potwierdza, nikt nie zaprzecza. Pośrednio o niektórych, na przykład pan premier Sasin, zresztą nie wiem, czy nie w RMF zresztą, potwierdził właśnie prawdziwość jednego z maili, więc... Ja potwierdzam prawdziwość innego z maili, który dotyczył pytań wysyłanych przez OKO.press. Właśnie, więc mamy do czynienia z sytuacją, ale oficjalnie te maile to są ani niepotwierdzone, ani niezaprzeczone, tak? Znaczy taki dziwny status wszyscy je czytają, mają. Politycy PiS-u również je czytają i na przykład czytają o sobie niezbyt pochlebne słowa, na przykład o pani minister Zalewskiej pisze jeden właśnie z autorów maili, że zachowuje się jak baba z Magla, na dodatek przeżarsta kłamstwem do szpiku kości, a o rządach Antoniego Macierewicza, że to nieudolność i ciemne interesy podlewane bogoojczyźnianym sosem. Nie brzmi to jak I na pewno przypuszczam, to by należało zapytać oczywiście tych osób, bo ten fakt już istnieje w przestrzeni publicznej. Nawet jeżeli maile są, zaprzecza się ich, ale przecież to było podane i cytowane konkretnie z nazwiska i dotyczyło konkretnych osób. To należałoby się oczywiście w pierwszej kolejności ich zapytać. Niewątpliwie takie recenzowanie personalne... Państwo rozmawiają między sobą. Ale jaki jest odbiór tego, jeżeli chodzi o parlamentarzystów? Jak to odbierają parlamentarzyści? Nie jest oczywiście dobry odbiór tego. I co powiem więcej, powiem pani jako historyk. historyk, czyli osoba, która pracuje na źródłach. Przypuszczam, że w przyszłości, i mogę się o to założyć, z bukmacherami, proszę bardzo, przyjmuję zakład. Coś pan o tych bukmacherach dzisiaj dużo. Tak jest, że te maile będą stanowiły kapitalne źródło historyczne. Być może doczekają się krytycznego opracowania, to znaczy są wydane, spisane, opatrzone przypisami, komentarzami i tak dalej, jak się krytycznie źródła wydaje, które będą stanowiły pokaz, w jaki sposób, jak wyglądała kuchnia, czy jak wyglądał sposób wykonywania kulisy władzy w czasach rządu obozu Zjednoczonej Prawicy. I na to te maile, znaczy to, co nazywamy tymi mailami, ten cały materiał, na to niewątpliwie zasługuje. Natomiast ja od początku uważałem i taki pogląd prezentowałem, że trzeba jasno określić, które maile są prawdziwe, które nie są prawdziwe, jeżeli tak jest, wyciągnąć z tego polityczne wnioski. Ale do tej pory żaden nie został zanegowany. Tak łącznie powiedzmy nie potwierdzono wszystkich, ale pojedyncze już zostały potwierdzone. Że gdyby było takie działanie o charakterze radykalnym, wyjaśnienie, zamknięcie, wyciągnięcie wniosków politycznych, to dzisiaj byśmy o tym nie dyskutowali. No byłby to jakiś zamknięty etap, który być może opozycja... To dlaczego nikt nie ponosi konsekwencji? Dlaczego pan minister Dworczyk nie został odwołany do tej pory ze stanowiska? To dobre pytanie. No to jest pytanie do pana premiera Morawieckiego. Ja się absolutnie nie ośmielam w jego imieniu w tej sprawie wypowiadać. Natomiast proszę zauważyć, że im więcej sytuacji kryzysowych, im trudniejsze będą obiektywnie sytuacje w kraju, pandemia, drożyzna, te wszystkie tematy, to co się dzieje na wschodniej granicy i tak dalej, te wszystkie problemy, które są, tym więcej te maile mogą odgrywać rolę po prostu do różnych gier i kombinacji i to nie tylko w ramach Polski, na naszym wewnętrznym rynku politycznym, ale również opinii międzynarodowej. I z tego punktu widzenia to szkody, jakie się z tego tytułu dokonują, są o wiele większe niż gdyby od razu byka za rogi chwycono. Czyli pan uważa, że pan minister Dworczyk powinien odejść? Być może jeszcze ktoś... Ja nie chcę w ten sposób formułować tej tezy, ale uważam, że pan premier powinien zamknąć to wyraźnym działaniem politycznym. A jakie to jest działanie, to już jest oczywiście kompetencja pana premiera, bo te maile dotyczą jego najbliższych współpracowników. Wydaje się, że w tej chwili w PiS panuje ogólnie takie poczucie sporej bezkarności, która jest jakoś oparta na roli Jarosława Kaczyńskiego i gwarantowana przez niego. Czy w PiSie myśli się w tej chwili o tym, co będzie po Jarosławie Kaczyńskim? Ja nie spotykam się z tego typu spekulacjami. No i tak mogę na to pytanie odpowiedzieć, natomiast czytam w mediach. Parlamentarzyści chyba mają świadomość, że no, nikt nie jest wieczny, nikt nie będzie trwał wiecznie w polityce. Pan premier Kaczyński już zresztą kilkakrotnie deklarował, że być może już niedługo przejdzie na polityczną emeryturę. I co dalej? Bardzo Pani dużo redaktor, osób jednak jest uzależnionych politycznie od niego. Odpowiem Pani w ten sposób. W 1990 roku w Telewizji Polskiej razem z kolegami, z redaktorem Żarynem i Kosińskim prowadziliśmy program Interpelacje. To był główny program publicystyczny w Jedynce. Najbardziej oglądany z tych publicystyki politycznej. I między innymi jeden z wybitnych publicystów był naszym gościem. Nie będę wymieniał jego nazwisko. Który jak wracaliśmy samochodem po programie, powiedział: Jarosław Kaczyński już się skończył. I taką tezę, mało tego, zawarto w swoich licznych publikacjach. Michał Kamiński na przykład to był rok 1990. Tak, a później się okazało... Później ogłosił koniec ale nie, nie, ja nie mówię, to nie był absolutnie pan Michał Kamiński. Absolutnie nie. To nie będę wymieniał nazwiska tego dziennikarza. Nie o to chodzi. Ja tylko pokazuję mechanizm. Więc czasami takie formułowanie wniosków, że no tak, ktoś ale tu już mówiliśmy, jest... Tutaj mogła być mowa o takim czysto politycznym po prostu końcu, a jednak no, Jarosław Kaczyński jest po prostu w takim wieku, no, że siłą rzeczy ktoś będzie musiał go kiedyś zastąpić na funkcji przewodniczącego partii. Nikt nie ma sił bez końca po prostu, więc wydaje mi się, że w PiS jakoś tam podskórnie muszą trwać dyskusje tego rodzaju, co później, co po Jarosławie Kaczyńskim. Być może w kierownictwie takie dyskusje trwają, tego nie wiem, ale przynajmniej ja nie spotykam się w mojej działalności, w moich spotkaniach z koleżankami koleżankami i kolegami parlamentarzystami na temat takich rozmów, ale powiem więcej, no przecież każde środowisko, proszę zauważyć, że jednak współczesne te formacje, które działają, są jednak oparte, no może poza PSL-em, który w tej chwili się bardzo spluralizował przez wybory. Na jednym liderze. Na jednym liderze i że tak powiem, Donald Tusk jest ile? 7 lat młodszy. Panie Senatorze, muszę pana na koniec jeszcze zapytać o coś, co koniecznie koledzy prosili, żeby pana zapytać. Czeka nas wszystkich teraz świąteczne obżarstwo przy stołach i prosili koledzy, żeby koniecznie zapytać o tajemnicę sylwetki pana posła, który jak pisał Fakt, mógłby pozazdrościć panu filmowy Gladiator. No nie, no, to już taka jest licencja poetyka. Powiem w ten sposób. Przede wszystkim trzeba się, moim zdaniem, prowadzić racjonalny tryb życia. To znaczy ja żadnych diety nie stosuję, od razu powiem na wstępie. Sport i starać się prowadzić racjonalny tryb życia, a to, co mogę poradzić, to ja z względów zdrowotnych ani soli, ani cukru nie używam. Co nie znaczy oczywiście, że jakaś naturalna sól, która jest w potrawach, gdzieś nie występuje, ale nie solę i nie słodzę. Także to jest, myślę, tajemnica. Nie wiem, czy panią to zadowoli. Plus no, oczywiście aktywność. Nie brzmi to jak jakaś wielka tajemnica. Ale dobrze, czego pan życzy Polakom na święta jeszcze na koniec? Błogosławionych, spokojnych świąt i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku. Czasy są trudne, ale przede wszystkim, żeby udało się przeżyć te święta w atmosferze ciepła rodzinnego, ciepła najbliższych. Spokoju i bez polityki, krótko mówiąc. I bez polityki, tak jest. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję.